misji wróć. Scenariusz, zdjęcia, muzyka, występują reżyseria autor książki Lessie Wróć miał dwie ojczyzny. Urodził się w Anglii, a poległ na froncie II wojny światowej w mundurze armii amerykańskiej, wypełniając obywatelski obowiązek wobec kraju, który pokochał. Film ten, oparty na motywach uwielbianej przez czytelników powieści, dedykujemy jej autorowi, majorowi Ericowi Knight. Lessie Wróć to opowieść o psie. Występują w niej także ludzie, niezłomni w czasie pokoju i w czasie wojny. To mieszkańcy Yorkshire, hrabstwa, w którym urodził się i spędził dzieciństwo Eric Knight. Oto jeden z nich, Sam Carraclough i jego pies Lessie. Oprócz niej, Sam nie ma nic, co nadawałoby się na sprzedaż w tych ciężkich przedwojennych czasach bezrobocia i biedy. Hello, Sam. You here too? Sam, i ty tutaj? Hello, Sam. Hello, Lessie. Good day to you, my girl. Lessie, jak się masz? She looks champion, Sam. Ależ ona wygląda. Tell the truth, Tom. Have you ever seen Tom, widziałeś w życiu piękniejszego psa? Nie. I was only talking to my Mrs. Tuttle. Tej nocy gadałem o tym z żoną. To samo jej powiedziałem. Jeśli w Yorkshire był kiedyś ładniejszy pies od naszej Lessie, musiał zdechnąć, nim się urodziłem. Moje słowa. Prezentuje się całkiem nieźle, ale sierść ma jakby matową. Podobno tran dobrze robi na futro. Hodowcy poją nim psy codziennie. Gdyby było nas stać na tran dla psów, może od czasu do czasu raczylibyśmy się wołowym stekiem. Już kombinuje, jak się wyrwać do Joe'ego pod szkołę. Spóźniła się choć raz? Nigdy. Jakby miała w głowie zegarek. No, biegnij. Skup się na pracy, chłopcze. Musisz zawsze wpadać, jakby się paliło? Przepraszam, mamo. Lessie i ja prosimy o kromkę chleba z dżemem. Obejdziecie się bez dżemu.
Może być miód. Co ty powiesz? Mam trochę sosu spod pieczeni. Nic innego nie dostaniesz. Dzięki, mamo. Masz, synku, i wybaw się z Lessie za wszystkie czasy. Dobrze. Dlaczego za wszystkie czasy? Tak powiedziałam? Nie wiem dlaczego. No, idź już. Cześć, tato. Rozmawiałeś z księciem? Tak, przyjdzie jutro. Masz. Cześć, Lessie. No dobrze. Uciekaj na dół. Ale już. Już wstaję. Tato. Patrz, czego ją nauczyłem. Masz jakieś zmartwienie? Chodzi o pracę? Nie, synku, to nie to. Pamiętaj, co by się działo, musimy trzymać się razem. Rozumiesz? Tak, tato. A teraz zbieraj się, bo spóźnisz się do szkoły. Dzięki, Lessie. Co z tobą, piesku? Chcesz, żebym został? Lekcje kończę o 4:00, jak zwykle. To piękna suka, Karaklaw. Właśnie odprowadziła mojego syna do szkoły. 15 gwinei, według umowy. Tak jest. Nie będzie jej u mnie źle. Jestem uczciwym człowiekiem, będę się o nią troszczył. Na pewno chcesz ją sprzedać? Nie chcę. Muszę. To dobra cena za taki okaz. Heinz, załóż jej obroże i idźcie do tyłu. W drogę. Do widzenia, pani Karaklaw. Powinniśmy byli powiedzieć Joe'emu. I tak się dowiem.
Lassie. Coś się stało z Lassie. Nie było jej pod szkołą. What is it? What's wrong? Co z nią? Gdzie jest? Oh, well. You may as well know it right off. Nie ma sensu tego przed tobą ukrywać. Lassie już nie będzie do ciebie przychodzić. Ale dlaczego? Powiedz. Sprzedaliśmy ją, dlatego. Sprzedaliście? Jak to? Sprzedaliście Lassie? Sprzedaliśmy jej już. Nie ma o czym mówić. Ale przestań. Siadaj i jedz. Sam ty też. I coś narobił? Zezłościłeś ojca. Jesteś z siebie zadowolony? No, jedz. Nie chcę. W kółko ten pies. I bardzo dobrze, że się jej pozbyliśmy. Było z nią więcej kłopotu jak z dzieckiem. Odetchnąłem złogą. Cieszę się. Rozumiesz? Chodź tu, Joe. Jesteś już dużym chłopcem. Musisz nas zrozumieć. Jedzenie dla Lassie było drogie, a my sami nie mamy co do garnka włożyć. A skąd brać na czynsz? Nie stać nas na tego psa. Nastały ciężkie czasy. Nie dokładaj ojcu zmartwień. Lassie nie ma i już. Ale kiedy się odkupimy? Nie. To bardzo drogi pies. Może pewnego dnia weźmiemy innego. Zobaczysz, znajdziemy ci jakiegoś na jej miejsce. Chcę tylko Lassie. Priscilla! Idę do psiarni. Heinz? Ta dzisiejsza służba. Świat schodzi na psy. Nonsens. Co proszę? Mówię nonsens. Tak myślałem. Tylko ty, dziecinko, nie boisz się tak do mnie odezwać. Jesteś wykapany dziadziuś. Chodź, pokażę ci mojego nowego psa. Piękniejszego owczarka szkockiego nie widziałem, jak żyje. 3 lata się o nią starałem. Aż 3? W zeszłym roku dawałem za nią 15 gwinei. Powiedziałem właścicielowi, że to moje ostatnie słowo. Ale przetrzymał mnie jeszcze 5 roku i wreszcie się złamał. Warto było aż tyle czekać? A ja? Sama zobacz. Prześliczna. Collie. Chyba jest chora. Nonsens. Nic jej nie brakuje. Heinz? Gdzie podział się ten głuptak? Już lecę. Słucham jaśnie pana. Co jest z tym psem? Jest jakiś marny. Ci wieśniacy go rozpuścili. Karmili łyżeczką, że tak powiem. Ale ja się nią zajmę. W parę dni zrobię z niej psa pełną gębą. Miej na nią oko. Tak jest, jaśnie panie. Jak źle się sprawisz, dostaniesz baty.
Tak, jaśnie, panie. Chodź, dziecinko. Będziesz jadła już, moja w tym głowa. Choćbym miał ci wepchnąć żarcie do gardła. Lassie, wróciłaś. Mamo, niespodzianka. Lassie wróciła. Siedziała pod szkołą, jak zwykle. Widać, się stęskniła. Może nie. Przecież moglibyśmy ją ukryć. Powiedzielibyśmy nie. Pogoń ją stąd, zanim zjawi się ten cały Heinz. Tato, odezwij się do niej. To nie jej wina, że ciągnie ją do domu. Pogłaszcz ją. Pewnie tamci nie wiedzą, jak się nią zajmować, co dawać jej jeść. Nasze chłopy bardziej troszczą się o swoje psy niż o własną rodzinę. Sama popatrz, jak ona schudła. Źle ją karmią. Nie zdziwiłabym się, gdyby ten cały Heinz kradł psom co lepsze kąski. Faktycznie nie wygląda najlepiej. Dam jej coś. Jest głodna, już ja ją znam. Jak tylko zje, ma się stąd wynosić. Nie tak, synu. Jak coś robić, to dobrze. Daj. Dosyć tego dobrego. Jak zje, odwieź ją do właściciela. Nie, póki wygląda jak nieboskie stworzenie. Jeśli się nie pospieszysz... O, jest i Heinz. Wiedziałem, że ją tu znajdę. Chciałem ją wyczesać i zaraz odprowadzić. Ależ oczywiście. Oszczędzę panu fatygi. Akurat tędy przechodziłem. Mnie nie nabierzecie, znam te numery. Uczycie psy, żeby wracały, jak tylko poczujecie forsę w kieszeni i sprzedajecie zwierzę powtórnie. Ze mną to nie przejdzie, za stary wyga jestem. Do widzenia. Nawet sam książę powinien w moim domu zdejmować czapkę.
sound of a dog. Całe to zamieszanie z powodu jednego psa. Pozbyliśmy się jej i dobrze. Nareszcie będzie trochę spokoju. Mam nadzieję, że już jej nigdy nie zobaczę. Teraz nie uciekniesz. Moja w tym głowa. Gdzie ona jest? To dlatego jeszcze nie wrócił. Są razem. Znowu im zwiała, a Joe się ukrywa, żebyśmy jej z powrotem nie oddali. Spokojnie, nie zaszedł daleko. Chyba wiem, gdzie go szukać. Gdzie pies? Zdejmij pan czapkę. Nie chcę kłopotów. Wracaj do domu. Psa przyprowadzę, jak tylko go znajdę. Nic się nie martw, Lassie. Tu jesteśmy bezpieczni. Zamieszkamy w jaskini. Będę przynosił ci od rzeźnika okrawki, a pewnie czasem trafi się i kość. Nigdy nie wrócimy do domu ani do księcia. Zawsze będziemy razem. Joe? Chodź tutaj. To dla mnie? Tak. No proszę. Co to za ludzie, dziadziu? Karaklaw, czego chcesz od mojego psa? Lassie, sir. Nie jestem ślepy. Czego od niej chcesz? Znowu uciekła, więc ją przyprowadziłem. Znowu? To nie pierwszy raz? Drugi raz ją łapię. Hines? Już lecę, jaśnie panie. Ten pies już raz uciekł? No więc, tak czy nie? Zrobiła podkop. Nie chciałem panu zawracać głowy. To się już nie powtórzy, dopilnuję tego. Oby. Zaczynam myśleć, że naprawdę jesteś głupi jak but. Zamknij ją w klatce. Jak jeszcze raz ucieknie, pakuj manatki. Dziękuję, że ją pan przyprowadził. Zamknę ją, jak znowu spróbuję.
Wziąłem ze sobą syna, on zaprowadzi ją do klatki. Lassie ucieka do niego. Jak każe jej zostać, zostanie. Przepraszam, niechcący nadepnąłem panu na stopę. Psiarnia jest tam. Idziemy, synu. No, właśnie tam. Come on, Lassie, get inside here. Come on. Lassie, wchodź. Już. Come along now, lad. A teraz pożegnaj się z nią i każ jej zostać. Powiedz, że nie może do nas wrócić. Zostań tu. Don't come home no more. Będzie ci tu dobrze, Lassie. Don't run away no more. Nie wolno ci wracać do domu ani uciekać. That doesn't belong to us anymore. Już nie jesteś nasza. We're not allowed to see thee ever. Nie będziemy się widywać. You've got a nice place here. Tu nie jest tak so, źle. Don't plague us by coming running nie uciekaj, bo rodzice się rozzłoszczą. Stay here and leave us be. Zostań. Don't ever come home again. Teraz to jest twój dom. Joe? Please, Joe. Zaczekaj. Czego chcesz? Nie martw się o Lassie. I'll take care of her. Będę się nią opiekować, tak jak ty. Przyrzekam, nie martw się. So you won't have to worry any at all. There's nothing much you can do. A co ty możesz? Ma swoje miejsce, opiekuna. Czego chcieć więcej? Na pewno jakoś mogę jej dogodzić. Powiedz tylko, co zrobić. Żeby miała lśniącą sierść, do wody dodawaj kropelkę oleju lnianego. Dobrze, co jeszcze? Chodź, Joe, zbieramy się. Nie powinna cały czas siedzieć w klatce, lubi pobiegać. Bardzo ci dziękuję. Biedna jesteś, Lassie. Biedna. Poor girl. You're not angry with me, are you, father? Jesteś na mnie zły, tato? Nie, synu. Ojciec nie może być zły na własne dziecko. Chciałbym tylko, żebyś zrozumiał nasze położenie. Nie chcemy być dla ciebie zbyt surowi. Nie myśl, że dlatego ją oddaliśmy. W życiu trzeba być uczciwym. Zapamiętaj to sobie. A z uczciwością jest taka dziwna sprawa, że nie można być tylko trochę uczciwym. Jest się uczciwym albo nie, rozumiesz? Mówisz o Lassie? Kiedy coś sprzedasz, weźmiesz za to pieniądze i je wydasz, klamka zapadła. Lassie już do nas nie należy. Starczało nam na jedzenie dla niej, bo miałem pracę. A za zasiłek nie wykarmisz rodziny i jeszcze psa. Tam jest jej lepiej. Może znowu nawieje. Nie nawieje. Książę wywozi ją do Szkocji. Zaraz po zamknięciu wystawy ona i 6 innych psiaków pojadą do Szkocji i nie wrócą już do Yorkshire. Szkocja. Trzymaj łeb do góry. Good
Good morning, Your Grace, Miss Priscilla. Witam jaśnie pana i panienkę. Oh? How is she, hon? Jak ona się miała? Dużo lepiej. Szkockie powietrze dobrze jej robi. Chyba jej pasuje. Ale sierść ma coś kiepską, bez połysku. Trzeba dodawać do wody kropelkę oleju lnianego. Olej, mówi panienka. A skąd to wiesz, dziecinko? Po prostu wiem. Ktoś mi powiedział. To sztuczka psiarzy z Yorkshire. Daje świetne rezultaty. Zrób tak, Haynes. Tak. Chodź, dziecinko, konie się niecierpliwią. Oleju się zachciało. Pysk do góry. Już pędzę. No i nie pojeżdżę sobie ja dziś konno. Co się dzieje, dziecinko? Lesi jest na łańcuchu. Musi biegać, a nie może się nawet ruszyć. Heinz? Już lecę, jaśnie panie. Czemu pies jest na łańcuchu? Musiałem ją przywiązać. Ciągle usiłuje wydostać się z klatki. Może zrobić sobie krzywdę, a pan kazał mi jej pilnować. Ale nie kazałem trzymać jej na łańcuchu. Nie uznaję tego, zrozumiano? Pies musi zażywać ruchu. Weź ją na smycz i idź na spacer, lenie patentowany. Ma być w doskonałej kondycji. Tak, jaśnie panie. Przestań z tym, jaśnie panie. Lepiej rób, co każę. Chodź, dziecinko. Królewna musi spacerować, tak? Dam ja ci spacer. Popamiętasz. Rusz się. Nie zamierzam cię ciągnąć. Co tak się wleczesz noga za nogą? No dalej. Co ty wyprawiasz? Słuchaj się, bo poprzetrącam ci kulasy. Lassie, do mnie. Chodź tu, piesku, do nogi. Dobra sunia. Zostań. Zostań, Lassie. Chodź tu. Lassie, wracaj. Niech no cię dorwę, już mi nie uciekniesz. Dam ja ci przechadzki. Tak mi się odwdzięczasz? Uwaga, panienka zamknie bramy, ona ucieknie. Priscilla. Wypuściła ją. Otworzyła bramę. Dziadku, Lassie biegnie na południe, ucieka do Yorkshire. A niech nie. Masz rację, dziecinko.
Nagroda dla każdego, kto ubije psa polującego na owce. Duncan McKenzie, właściciel. Tam jest. Widzę. Strzelaj. Rozwal szkodnika. Nie ma potrzeby, to spokojna psina. To bezpańskie bydle, masz prawo je zabić. Zobaczmy, czy rzuci się na owce. Jeśli tak, wal. Zauważył nas. Nie żałuj kulki. Dostał. Nie, biegnie. Bierz go. Nie strzelaj, bo jeszcze trafisz mojego czorta. O ile mnie wzrok nie myli, twój czort zwiewa. No, teraz. Cel, pal. Dlaczego nie strzeliłeś? To dzielny psiak. Gdzieś biegnie, ma swoje sprawy. Poza tym zapomniałem przeładować strzelbę. Zapomniałeś przeładować? Ty, stary wiarus? W życiu nie uwierzę. No wiesz, mam tyle rzeczy na głowie. Czego to oni dzisiaj nie wymyślą? My nie mieliśmy ołówków, tylko starówki. Dzień dobry, tato. Dzień dobry, mamo. Wszystkiego najlepszego, synku. Mamy dla ciebie niespodziankę. Wolno ci zgadywać trzy razy. Lassie. Lassie, chodź. Nie chodziło o Lassie. It's just this. Kupiliśmy ci piórnik. Mother, it's champion. Bardzo ładny. Thank you. Dziękuję. Thank you, father. Bardzo mi się podoba. Champion.
Słyszałeś? Jakieś hałasy w kurniku. To zawiasy trzeszczą. Nie chce mi się ich naoliwić. I znowu. Co to może być? Skoro ty się nie ruszysz, wypada na mnie. Siedź, ja pójdę. Rozejrzę się, żebyś mogła spokojnie zasnąć. Już lecę. To pies. Co takiego? Pies. Biedactwo. Kto miał serce wygonić cię w taką pogodę? Zanieśmy go do domu. Więcej mleka nie mamy. Rano zabraknie ci do herbaty. Nieważne. Czasami mam wrażenie, że wiele rzeczy robimy tylko z przyzwyczajenia. Podobno w Ameryce piją herbatę bez mleka, bo nie wiedzą, co dobre. Coś mi się zdaje, że ona przepłynęła rzekę. Coś takiego. Po czym poznajesz? Widziałem ślady na błocie. Ciągnął się od brzegu. Przepłynęłaś rzekę, skarbie? Chciałaś koniecznie dotrzeć ze Szkocji do Anglii. Dan? Ona nie przełyka. Co? Chyba umiera. Nie znam się na tym. Najlepiej zostawmy ją w spokoju. Będę czuwać przy niej całą noc. Zrobiłaś, co mogłaś. Może czegoś będzie jej trzeba. Tak jej dobrze z oczu patrzy. No i co? Rozpytałem wszystkich w okolicy. Nikomu taki pies nie zaginął. Zatem jest nasza. Zostaniesz z nami. Odratowaliśmy ją. Należy do nas. Właściciel może ją przyuważyć. Jest nasza i kropka. Będę trzymać ją w domu albo wypuszczać z tyłu do ogrodu. Nikt jej nie zobaczy. A jak zgłosi się jej pan? Gdyby nie my, to już by nie żyła. Jest nasza. Co z tobą, skarbie? Przed chwilą byłaś na spacerze, połóż się. Zaparzę herbatę. What's wrong with you, girl?
Co ci jest? Byłyśmy na przechadzce. Teraz odpoczywaj. Puknij się, Deli. Mówię ci, ona nie jest tu szczęśliwa. Bzdura. Mrugnie okiem, a ty zaraz boisz się, że ma odrę, dżumę czy Bóg wie co. Patrz, nic jej nie dolega. Każdego popołudnia jest to samo. Nie jest tu szczęśliwa. Wiesz, co sobie myślę? No, że ona nie chce robić nam przykrości. Nie odejdzie, póki nie dostanie od nas pozwolenia. Duszko to pies. Tylko człowiek jest zdolny do takich uczuć. Jest wyjątkowa, ty jej nie znasz. A ja wiem o niej co nieco. Na przykład? Ona dokądś zmierza. Chce ruszyć w drogę. Co ci się roi w tej głowie, kobieto? Ja i ona wiemy swoje. We both know. She just stopped here. Zatrzymała się u nas, bo potrzebowała pomocy. Teraz musi ruszać dalej, ale jest bardzo poczciwa i nie chce nas urazić. Dobrze, Deli. Jeśli jutro o 4:00 będzie chciała wyjść, niech idzie. To pewnie pchła. Ona nie ma pcheł. Już czas. Skoro musisz od nas odejść, skarbie, to biegnij. Żegnaj. Powodzenia. Zostawię na noc lampę w oknie. Janusz wybiera się tylko na długi spacer. Chciałbym mieszkać w pałacu z marmuru, mieć służby, zastępy i pereł sznury. Nionia. Come on then.
chodź. Dziękuję, serce. Powiem ci, że pod wieloma względami jesteś lepsza od żony. Jesteś miła, nie bałaganisz i nie pyskujesz. No, pora na nas. Co jest, Niunia? Chodź tu, mała. Zapachniało ci jedzonko, co? Starczy dla wszystkich, prawda, Niuniu? No chodź. Widzę, że się boisz. Nic ci nie zrobię. Zostawię tutaj twoją porcję. Zjesz, kiedy zechcesz. Patrz, jaka wytresowana. Nie zadaje się z obcymi. I nie bierze od nich żarcia. Pozostaje się z nią zaprzyjaźnić, prawda, Niuniu? Co ty na to? Jest takie przysłowie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. No zobaczymy. Na pewno nas polubi, jak jej ślinka pocieknie. Zobaczysz. Ruszaj, Stogi. Wio. Stogi. Naszej małej nie pasuje ten kierunek. Siadła i ani rusz. Chce iść tamtędy. A co należy zrobić, kiedy przyjacielowi z nami nie po drodze? Święte słowa, Niuniu. Mogę pojechać równie dobrze do Godsey, jak i do Manlet. Znamy takie francuskie pieski, co, Niunia? Wzgardzi byle ochłapem z ziemi. To dama, je tylko z miski. Nie to, co ja i ty. Będziemy musieli uważać na maniery przy stole.
there's a few more words you can mark. Ale wiesz, co ci powiem? Before the end of the week. Nie minie tydzień, a będzie występować razem z nami. No, wskakuj. Garnki i rondelki. Mam ich wybór wielki. Wszystko sprzedaję, nic za darmo nie daję. Zapraszam, panie, znacie mnie nie od dziś. Przyjeżdżam tu co roku, niezawodnie. Ile? Jak dla pani 2 szylingi. Taniej pani nie kupi, a zatem 3 szylinga. Uwaga, a na to naczynie nadepnął słoń. Serio, a to staranował hipopotam. Są tak solidne, że ich siekierą nie porąbiesz. A kiedy Niunia pokaże sztuczki, panie Palmer? W tej chwili, słoneczko. Zróbcie troszkę miejsca. Niunia, chodź. Nie uwierzycie własnym oczom. 1, 2, 3, 4. Zapraszamy, Niunia. Możesz zaczynać. No co jest? Czekasz na kogoś? Jej wysokości nie ma na widowni? O to chodzi. Oto i ona w całej krasie. Już. A teraz, Niuniu, podaj mi niebieskie kółko. No. Dobrze. Niewiele psów się przez to prześlizgnie, ale Niunia z rozkoszą. No dalej. A teraz pokręć się na piłce. A ten koli nic nie umie? Chciałabyś, żeby jej arystokratyczna mość przed tobą wystąpiła? Co ty na to, nasza dama? Podniesiesz obręcze? Przynieś. Czy wasza miłość byłaby tak łaskawa i pozbierała te drobiazgi? Nigdy nie zapominajcie o uprzejmości, a każdy spełni waszą prośbę. Bardzo panią dziękuję. Przedstawienie skończone. Spotkamy się za rok. Kupować od pana to czysta przyjemność. Dobrze mu się wiedzie. Już nie. Pamiętajcie, zwracam pieniądze niezadowolonym klientkom. Dobra, Sunia. Proszę, masz. Chyba mamy drugą artystkę. Co myślisz, Niuniu? No chodź, serce, skacz. Idźcie się pobawić. Dziś dałyście z siebie wszystko. Oh,
O, przepraszam, zapomniałem. Raczy pani wybaczyć. To mądra psina, Niuniu, ale tobie nigdy nie dorówna. No i coś psuje się pogoda. W powietrzu czuć zimę. Nadchodzą mrozy. Pora wracać do domu. Wygrzejemy kości przy kominku, podjemy pieczonych kasztanów. Dla ciebie znajdzie się kość, a dla mnie łyczek na pokrzepienie. Zabierz psy, nie mamy złych zamiarów. Uciszcie się, spokój. Od razu lepiej. Co tam, masz herbatkę? Jak miło. Poczęstowałbyś dwóch zziębniętych wędrowców? Dobrze. Albo sami sobie weźmiemy. Dawaj, co tam masz. Jak będziesz grzeczny, obejdzie się bez kłopotów. Nawet cię nie tkniemy, nie? Ale jak nas wkurzysz, obejrzysz, jak się patrzy. No, rusz się. Już, panowie, zaraz coś się znajdzie. Spadaj, bo znowu oberwiesz. Przebrzydły kundel. Ty przeklęty draniu. Wracaj tu. Nie ma drugiego takiego psa na świecie. Nie ma, Niuniu. Czy wielmożna pani zasiądzie obok mnie i dotrzyma mi towarzystwa w drodze do domu? No chodź, księżniczka.
won't come then, eh? Nie chcesz ze mną jechać. Perhaps it's best to tell. Może masz rację. I'd like to go on with you. Chętnie podróżowałbym z tobą dalej, ale na zimę wracam do domu. Poza tym, nigdy nie zastąpisz Niuni, a będziesz mi ją tylko przypominać. Polubiłem cię, nie powiem. Ty wszystko rozumiesz, prawda? Wybacz mi. Najpierw myślałem, że stchórzyłaś, ale to nieprawda. W tobie coś jest. Wiele bym dał, żeby wiedzieć, co takiego cię trapi. I w tym cały ambaras. Ty rozumiesz ludzki język, a człowiek twojego ani trochę. A to niby my jesteśmy istotami rozumnymi. Dochodzę do wniosku, że to nie ja cię przygarnąłem, ale ty mnie. Teraz nasze drogi się rozeszły. Ty odchodzisz do swoich spraw. Zostanę sam jak palec. Bez ciebie, bez Niuni. Ale zawsze powtarzam, że człowiek, który nie potrafi być sam, nie powinien zajmować się handlem obwoźnym. Zatem żegnaj. Trzymaj się, mała. Idź. No już, biegnij. Good luck. Uważaj na siebie. Ten koli jest całkiem do rzeczy. I nie ma obroży. Nic z tego. Nic. Na dodatek zrobiła mi się dziura w bucie. Przeszedłem dziś ze 30 kilometrów. Wszędzie się słyszy, nie ma roboty. Setki takich jak ty są na bruku. Wiesz, co powiedział Joe? Od kiedy nie ma Lassie, prześladuje nas pech. Z nią było jakoś lżej. Pech nie ma tu nic do rzeczy. Brak pracy to tragedia, a nie pech. Wiem, powtarzam tylko słowa Joe'ego. To dobre dziecko. Tak, udał nam się syn.
She's come all the way from Scotland. Przyszła tu aż ze Szkocji. Biedny pies. Pokonała setki kilometrów. Daj jej mleka. Nie ma. Jest tylko trochę gulaszu na kolację. Też jej nie zaszkodzi. Pewnie, że nie. Jakoś nie mogłam wyrzucić jej miski, nie wiem czemu. Biedaczka. Tyle chodziła głodna, że nie może nic przełknąć. Musi się znaleźć choć kropla mleka. Nie zabawimy długo, Rogers. Sam, książę tu idzie. Pewnie już wie. Nie oddam jej. Co robić? Pospiesz się. Skoro tak pokochała nasz dom i Joe'ego, musi z nami zostać. Dzień dobry, pani Karakow. Witamy i prosimy do środka. Dziękuję. Chodź, Priscilla. Witaj, Sam. Tak, już, dziecinko. To jest moja wnuczka Priscilla. Bardzo mi miło. Mnie również, skarbie. Jeśli chodzi o mojego psa... Psa, sir? Tak, Olesi, uciekła mi. Bardzo nam przykro. Prawda, Helen? Tak, bardzo. Łudziłem się, że może wróciła. Nie widzieliśmy jej na oczy, sir. Byłbym niezmiernie rad, gdyby trafił mi się taki drugi. Nie dziwię się, to była wspaniała suka. No tak, w rzeczy samej. Przy okazji, masz pracę, Sam? Pracę? Pracę, znasz to słowo? Jeśli chodzi o pracę, mąż rozważa kilka propozycji. Jeszcze nie wie, na co się zdecyduje. Niech wszystkim odmówi i to szybko. Potrzebuję zarządcy psiarni. Myślę, że świetnie się do tego nadajesz. Ja? Będzie mi pan płacił za opiekę nad psami? To co, zgadzasz się? No więc... Oczywiście, że się zgadza, sir. Zatem doskonale. Rzucimy sędziów w wystawę Craftsa na kolana. A co sam? Wiadoma rzecz. A to co? Co? Chwileczkę. Nie, książę się mieli, to nie jest Lassie. To zupełnie inny pies. Przecież nie przywlokłaby się tu aż ze Szkocji. Poczekaj. Jak pan widzi, to jakaś powsi noga. Znaleźliśmy ją przy drodze. Gdzie jej do tamtej? Kundel bez pochodzenia, mieszaniec taki, wystarczy. Priscilla? Tak, dziadziu? Widziałaś kiedyś tego psa? Nie, dziadziu. Ja też nie. Przez chwilę coś mi się zdawało, ale to pomyłka. To nie jest mój pies. Jako żywo ten pies nigdy do mnie nie należał. Chodź, dziecinko, idziemy. A, Karaklaw? Tak, panie? Ta sunia wymaga troskliwej opieki. Zgadza się, sir. Weź dla niej, co potrzeba z mojej psiarni. Dobrze, panie. No to do zobaczenia.
Cieszę się, że będziesz u mnie pracował. Ja też, panie. Do widzenia, pani Karaklow. Chodź, dziecinko, idziemy. Dziękuję, sir. Myślisz, że ją poznał? No jasne, że poznał. Lassie znów jest z nami. Jani się obejrzymy, jak wydobrzeje. Chciałaby pójść po Joe'ego do szkoły, ale jest zbyt słaba. Nie puścimy jej w takim stanie. Przebyła setki kilometrów, żeby się z nim zobaczyć. Nie możemy jej zatrzymywać. Poczekaj. Damy mu znak. No, biegnij. Wróciłaś. Wersja polska, sam z tego polska. Czytał Maciej Szczerz.